Chciałbym wiedzieć, że to dopiero początek i że ostatnie 10 lat to było odrabianie lekcji. Cześć, mam na imię Piotr, mam 30 lat i od 15 lat jestem iluzjonistą. W tym czasie zostałem m.in. finalistą Mam Talent, a teraz przygotowuję się do America's Got Talent. I kiedy zbliżałem się do tej magicznej liczby, 30 lat, czułem, że muszę odhaczyć sobie jakieś checkpointy. Założenie rodziny, kupno mieszkania, jakiś sukces finansowy. I wiesz co? Nie o to chodzi, kiedy ma się 30 lat. W wieku 30 lat każdy z nas ma totalnie inną perspektywę i sytuację, bo w tym wieku jedna osoba będzie miała dwójkę dzieci i założoną rodzinę, ktoś inny może mieć kredyt na mieszkanie i stabilną pracę w IT, jeszcze ktoś inny będzie backpackerem i zwiedzał świat. Nie ma jednej właściwej drogi. W tym filmie powiem Ci o 30 rzeczach, które chciałbym wiedzieć przed 30. Nikogo nie obchodzisz. I to jest paradoksalnie dobra wiadomość, bo każdy zajmuje się już sobą, swoimi sprawami, swoim życiem, swoją ścieżką kariery, swoimi bliskimi relacjami i raczej nie patrzymy na to, co było 5-10 lat temu i co pomyśli o nas osoba, z którą byliśmy na studiach, bo to na pewno już nie ten czas, żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, co pomyślą o nas inni. Punkt drugi, wiesz, czego nie chcesz. I to jest bardzo, bardzo dużo, bo jeśli wiesz, czego nie chcesz, to bardzo łatwo możesz te rzeczy skreślać. Jeśli wiesz, jakich relacji nie chcesz, jakiej pracy nie chcesz, jakich podróży nie chcesz, to nawet jeśli nie wiesz do końca jeszcze w tym wieku, co dokładnie chcesz robić i czujesz się taki zagubiony albo w jakiś sposób trochę nie w tym miejscu, że już powinieneś to wiedzieć, to te ostatnie lata to jest niezwykłe doświadczenie. Jeśli dzisiaj możesz powiedzieć sobie, że wiem, czego na pewno nie chcę, to już naprawdę bardzo duża lekcja. Masz całe życie przed sobą, a to jest dopiero 30 lat. Jeśli zobaczysz sobie linię życia i gdzie jest 30, to jest ona na początku, to jest 1/3 drogi. Więc na spokojnie ze wszystkim, masz czas i to jest dopiero początek. Pamiętaj też, że dzisiejszy świat ma inne tempo niż 30 lat temu. I możesz mieć też takie kompleksy, że w Twoim wieku Twoi rodzice już mieli dzieci, już mieli firmę, dom, wszystko robili, a Ty w tym wieku masz psa, wynajęte mieszkanie i gdzieś tam początki kariery. I to jest okej, bo tempo się zmienia, mamy zupełnie inne narzędzia, zupełnie inne rzeczy do zrobienia i na wszystko jest czas. Czas działa jak procent składany. I jeśli inwestowałeś w siebie, w swoją naukę, w swoją wiedzę, w cokolwiek, co robisz, to wszystko dopiero się kumuluje. I jeśli nie widzisz jeszcze efektów, to jest ok. Natomiast te wszystkie elementy się skumulują i o tym za chwilę będziemy też mówić więcej. Dwa kolejne tematy będą o relacjach. Po pierwsze, nie warto odcinać się od znajomych. Wiele osób mówi, szczególnie w jakichś książkach rozwojowych, że od ludzi, którzy nie chcą się rozwijać tak jak Ty, trzeba się odcinać i tyle. Natomiast trochę każdy ma inny moment, kiedy wstaje z tej ławki i idzie. Jeśli Ty zmieniasz siebie w określonej grupie, to Ty masz wpływ jednocześnie na tą całą grupę. I oczywiście od toksycznych ludzi warto się odcinać, natomiast raczej nie od znajomych, z którymi wychodzisz sobie raz w tygodniu na piwko. Punkt drugi o relacjach. Warto pielęgnować przyjaźnie. Jeśli znasz ludzi od podstawówki, ze szkolnego boiska czy gimnazjum, to warto te relacje pielęgnować i w nich być, bo nie potrzebujesz setek relacji. Najczęściej potrzebujemy kilku dobrych, trwałych i długich przyjaźni. To jest niezwykle pomocne w życiu. Zaczęło świtać, więc ustawiłem się tak, żeby być doświetlonym. Punkt numer 8. Bądź dumny z tego, gdzie jesteś, bo przeżyłeś swoje życie najlepiej jak mogłeś. Najprawdopodobniej nie robiłeś niczego, żeby Ci było jak najgorzej, tylko robiłeś wszystko, żeby Ci było jak najlepiej. Każdy z nas ma inne zasoby, inne umiejętności, inną historię, więc czasem po prostu warto poklepać się po ramieniu i powiedzieć samemu sobie: dobra robota. Nie bądź bierny, tylko twórczy. Jeśli masz możliwość tworzenia czegoś, to twórz.
bo ta kreatywność, ten moment twórczy, ta kreacja czegoś i tworzenie jest czymś przefantastycznym i to jedna z najważniejszych rzeczy, które możemy robić. Bo jeśli będziesz w pozycji biernej, kiedy będziesz tylko oglądał, tylko konsumował i nie tworzył, to zbuduje twoje nawyki, które teraz będą dla ciebie bardzo, bardzo istotne. Twoje zdrowie dzisiaj to efekt ostatnich 10 lat. Tutaj nic się nie wydarzyło z dnia na dzień i możesz po prostu samemu sobie zadać pytanie, czy czujesz się dobrze w swoim ciele i ze swoim zdrowiem. Jeśli tak, wszystko jest ok. Jeśli nie, to nie przyszło z dnia na dzień. To jest efekt ostatnich 10 lat. Prawdopodobnie też już wiesz, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I nawet jeśli pojawiają się trudności, a problemy, a założę się, że u ciebie się pojawiły, bo to jest normalna kolej rzeczy, że musimy przejść przez tę drogę, to wiesz, że są rozwiązania, są wyjścia i są pomysły, które możemy robić. I nie ma czegoś takiego jak sytuacja bez wyjścia, bo w życiu za każdym razem jest jakieś wyjście. Kolejne dwa punkty będą o finansach. Po pierwsze, zarządzanie finansami jest umiejętnością, której musisz się nauczyć. Nie ma innej możliwości, bo w dzisiejszym świecie to wszystko dzieje się tak szybko, że brak inteligencji finansowej spowoduje, że za 30 lat będziesz w takim miejscu, w sumie to gdzie ja jestem. I nawet jeśli myślisz, że masz bardziej umysł humana niż ścisły, to pamiętaj, że podstawy inwestowania są bardzo proste, logiczne i to zrozumie nawet dziecko. Więc zarządzanie finansami jest umiejętnością, umiejętności każdej da się nauczyć i jest to coś, czego potrzebujemy się nauczyć. Druga rzecz o finansach to przypomnienie, że nie musisz zarobić miliona do 30. Jeśli zarobiłeś albo zarobisz, to super i brawo. Natomiast to nie jest obowiązkowe i czasami nie warto narzucać sobie presji, że do 30 zrobię to i to. Do 30 zrobię to i to, bo to ci narzuca bardzo konkretną presję czasu, która czasami może być po prostu za krótka i przez którą będziesz się frustrował. A co jak milion zarobisz w wieku 35 lat? 40, 45. Bądź sobą. Autentyczność przyciąga właściwych ludzi. To już nie jest ten moment, że potrzebujesz akceptacji u rówieśników, o ile kiedykolwiek taki był. I tylko bycie szczerym ze sobą i bycie sobą da ci prawdziwy sens i spełnienie w tym, co robisz. Podejmuj też adekwatne ryzyko. Tam, gdzie jest ryzyko, są szanse. I oczywiście warto być z tym ostrożnym, jednak mimo wszystko bądź w tym odważny. Bo tam, gdzie jest jakieś małe ryzyko, jakieś szanse są mniejsze. Tam, gdzie jest duże ryzyko, adekwatnie, szanse są jeszcze większe. Więc znaj swoje mocne strony, zrób sobie testy osobowościowe, porozmawiaj z psychologiem, znajdź swoje mocne strony i poszukaj szans tam, gdzie one są bardzo jasno twoje i na które masz zasoby, żeby je po prostu wykorzystać. Słuchaj się intuicji, bo może być więcej warta niż chłodna kalkulacja. Jeśli coś robisz i czujesz, że to jest twoje, czujesz się z tym dobrze, czujesz się w tym spełniony i że to jest droga, którą czujesz sobą, że chcesz podążać, no to warto to przemyśleć, bo nasz mózg po prostu będzie bardzo często nam dawał racjonalne rzeczy. Natomiast jeśli ty w coś wierzysz i masz takie głębokie poczucie, że to jest dokładnie to, no to może warto posłuchać się siebie. Czasami warto odpuścić. Jeśli czujesz, że musisz z czymś ciągle walczyć i że ciągle to jest przesuwanie, szarpanie i taki rodzaj energii, w której nie czujesz się dobrze, to nie bądź niewolnikiem swoich decyzji z przeszłości. Zastanów się. Jeśli chcesz powiedzieć pas, to pamiętaj, że możesz powiedzieć pas. Z każdej sytuacji jest wyjście i czasami warto po prostu odpuścić.
doświadczaj kultury i sztuki. Wychodź na koncerty, idź do teatru, idź na wystawę. Cokolwiek, czym się pasjonujesz, albo jeśli nawet w ogóle myślisz, że to cię może zainteresować, to idź i chłoń sztukę, bo ona jest wokół nas. I czasami nie musisz iść do galerii, wystarczy pójść na rynek Starego Miasta i podziwiać architekturę. Czasami wystarczy wejść do jakiegoś kościoła i zobaczyć, jakie monumentalne i piękne są budowle, które wznieśli ludzie. I otaczanie się sztuką i kulturą jest jedną z największych inspiracji, które możemy czerpać z dziedzictwa, które dostaliśmy jako ludzie i nasza kultura. Tego punktu nauczyła mnie mama. Traktuj sprzątaczkę jak prezesa. Każdy zasługuje na szacunek, nieważne jaką pracę robi. Każdy chce się poczuć wyjątkowo i czuć się zauważonym i docenionym. Ludzie, niezależnie od stanowiska, ich statusu finansowego itd., bardzo często mają w sobie bardzo dużo mądrości. I jeśli rozmawiasz z artystą, który gdzieś po prostu teraz mieszka na ulicy, a kiedyś robił niezwykłe rzeczy, to może się okazać, że zatrzymanie się i posłuchanie tej historii jest czymś w ogóle absolutnie inspirującym i niezwykłym. I każdy, niezależnie od tego, kim jest, ile zarabia i co robi, zasługuje na taki sam szacunek. Naucz się mówić nie, o ile już tego nie robisz. Mam nadzieję, że to robisz, a jeśli nie, to pamiętaj, że asertywność to jest umiejętność stawiania granic. I jeśli chcesz chronić siebie oraz być pewnym, że nikt ci nie wchodzi na głowę, to mów nie. Pamiętaj, że nie możesz powiedzieć w każdej sytuacji. No może praktycznie każdej. Natomiast w większości sytuacji międzyludzkich możesz powiedzieć po prostu nie. I naucz się tego mówić i wdrażaj je, bo to po prostu zmienia życie. Nie ma sensu bycie miłym, grzecznym, jeśli to jest wymuszone, a nie jest prawdziwe. Jeśli ty powiesz tak i powiesz nie, to wtedy te dwa słowa będą miały znaczenie. Jeśli zawsze mówisz tak, to jakie znaczenie ma tak naprawdę to tak? Porażki to część drogi. I nie traktuj tego w jakikolwiek sposób źle. Po prostu tak jest. Jeśli z czymkolwiek w życiu się poślizgnąłeś, albo uważasz, że ci z czymś nie wyszło, albo popełniłeś jakiś błąd, to nic się nie dzieje. Pamiętaj, że jeśli coś zrobiłeś nie tak, jak chciałeś, to z tego wyciągniesz lekcję. A lekcja jest po prostu do odrobienia, więc będziesz miał odhaczone, odrobione. Ważne, żebyś po prostu tę lekcję wykonał. I nie martw się, że w jakikolwiek sposób to ma negatywny wpływ i mówi w jakikolwiek sposób o tym, kim jesteś, bo to mówi tylko o tym, że czegoś się nauczyłeś. Kropka. Nie porównuj się do innych, bo to jest głupie. W wieku 30 lat ja jestem iluzjonistą od 15 lat. Ty robisz coś zupełnie innego. Ktoś jeszcze, tak jak mówiłem na początku, ma dwoje dzieci, ktoś inny zwiedza świat z plecakiem. Ktoś inny w wieku 30 lat jest celebrytą, ktoś inny w wieku 30 lat jest żeglarzem, więc jakby nie ma sensu w jakikolwiek sposób porównywać się do tego i mówić on to ma lepiej. To już chyba było fałkowane jakby tysiące razy i to jest swoisty klucz do autodestrukcji. Więc zamiast porównywać się do innych, sprawdzaj siebie, w sensie swoją historię wstecz. Niekoniecznie nawet musisz się w jakikolwiek sposób porównywać, ale zobacz, czy wyciągasz lekcje z wczoraj. Bo jeśli ty idziesz codziennie do przodu, to jest tylko to, co powinno cię interesować. Nie bój się prosić o pomoc. To oznaka siły, a nie słabości. Jeśli cokolwiek ci dolega, idziesz z tym do lekarza. Jeśli czujesz, że masz jakieś napady lęku, idziesz do psychologa. Jeśli boli cię kolano, idziesz do ortopedy. To chyba ortopeda. I jeśli potrzebujesz, nie wiem, wsparcia finansowego, rozmawiasz z doradcą finansowym.
pamiętaj, że dzisiaj mamy bardzo wiele możliwości do tego, żeby po prostu sobie pomóc. I proszenie o pomoc i wychodzenie z tym krok do przodu jest jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla siebie. I teraz ważna lekcja życiowa. Masz dwoje uszu i jedne usta, żeby dwa razy więcej słuchać niż mówić. Bardzo lubię to przysłowie i uważam, że ma w sobie ogromną mądrość, bo my powinniśmy przede wszystkim chłonąć tą sztukę, kulturę, naturę, inspiracje, rozmowy innych ludzi i dopiero później powiedzieć coś, co ma sens. Jak to mówią, mowa srebrem, milczenie złotem. Więc postaraj się, żeby twoja mowa była po prostu wyraźna, żeby była usłyszana i żeby była klarowna, żeby coś ze sobą niosła. Nie stukaj po prostu dziobem tak, żeby coś powiedzieć, bo po co? Czasami lepiej posiedzieć w ciszy, niż słuchać rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Twarz i sumienie ma się jedno. I ty wiesz, co ty robisz, i inni ludzie wiedzą, czy robisz to, co mówisz, czy po prostu mówisz, żeby mówić. Jak ludzie cię postrzegają, to jest jedna rzecz, ale też, czy ty siebie postrzegasz zgodnie z tym, kim jesteś, ze swoimi wartościami, jest chyba najważniejszą rzeczą, jaka może być. Pisz dziennik. To może być swoista terapia i to nauczy cię werbalizować swoje myśli na papier albo na przykład na iPada z ołówkiem, co bardzo polecam. Jeśli piszesz, to tworzysz i kreujesz. Jest to jeden z podstawowych aspektów twórczych, który mamy jako ludzie. A jeśli nauczysz się pisać, to twoje myśli, zdania będą coraz bardziej wyraźniejsze, a zobaczysz też, że sam fakt tego, że na przykład piszesz o jakichś trudnych rzeczach, nagle pomoże ci je przetrwać. Ulepsz swój angielski, bo to ci otworzy kolejne drogi i możliwości. Jeśli chcesz być w czymś dobry, to prędzej czy później skończą ci się materiały dostępne po polsku. Będziesz musiał sięgnąć po te zagraniczne i jeśli będziesz miał trudności z angielskim, być może to cię po prostu zblokuje przed rozwijaniem się. Więc dzisiaj angielski w naszym kraju, w naszej szerokości geograficznej jest czymś absolutnie podstawowym. Jeśli masz tak, że angielskiego nauczyłeś się do jakiegoś poziomu, to sprawdź, czy możesz go ulepszyć. Idę o zakład, że możesz, bo to ci otworzy kolejne ścieżki kariery i możliwości w kolejnych latach. Podziękujesz sobie za to później. Ten punkt będzie trudny, ale bardzo potrzebny. Znajdź swój sens. Jeśli będziesz miał sens, jeśli będziesz wiedział, dlaczego chcesz coś robić, po co, będziesz miał to dogłębną odpowiedź dlaczego, to będziesz w stanie robić praktycznie wszystko. Zobacz, że jeśli masz sens, to nic nie jest ci w stanie stanąć na drodze. Wszystkie niepowodzenia traktujesz jako lekcje, bo twój sens jest dużo głębszy niż chwilowe potknięcie. Jeśli cokolwiek się dzieje na twojej drodze, to nie ma absolutnie znaczenia, bo masz ten sens. I zobacz też, że najszczęśliwsi ludzie na świecie mają w sobie sens. Oni wiedzą, dlaczego żyją. Oni wiedzą, po co żyją. I bardzo ci tego życzę, żebyś taki sens miał. Bo to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, które możemy na tym świecie mieć. Idź po swoje, krok po kroku. Pamiętaj, że to nie jest wyścig szczurów, tylko życie. A w życiu masz na wszystko czas. Więc jeśli wiesz, co chcesz robić, idź i po prostu to rób. Konsekwentnie, krok po kroku i zobaczysz, jak daleko zajdziesz za kolejne 10-20 lat. Tą listę zamykamy ostatnim punktem. Zaakceptuj siebie. Jeśli masz już 30 lat, to jest najwyższy czas, żeby siebie samego zaakceptować. Akceptacja to jest podstawowa potrzeba, którą ma każdy człowiek,
a samoakceptacja nas nic nie kosztuje. Jest darmowa, jest fantastyczna i otwiera Ci niezwykle dużo dróg. Jeśli sam ze sobą czujesz się dobrze, jeśli akceptujesz to, kim jesteś, jak wyglądasz, czym się zajmujesz i to wszystko jest dla Ciebie pełne akceptacji, że to jest okej, jest okej to, kim jestem, to z miejsca masz plus 20-30 punktów na starcie. Zaczynasz z zupełnie innego miejsca i cała reszta, odwaga, lojalność, inne rzeczy będą wynikać z tego, czy Ty sam siebie akceptujesz. I te wszystkie rzeczy, takie jak twarz i sumienie ma się jedno, zobacz, że tam też bardzo dużo jest to samoakceptacji. Więc zaakceptuj siebie, jeśli jeszcze tego nie robisz, a jeśli to robisz, to gratulacje. Tak trzeba żyć. Pamiętaj, że 30 to dopiero początek. Masz dopiero 30 lat, a nie aż 30 lat. Masz czas na praktycznie w życiu wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.